A więc teraz oficjalnie mogę rozpocząć w końcu tak długo wyczekiwaną kampanię rasą krasnoludów w grze Warold Battle Cry 2. Naszym bohaterem jest handlarz krasnolud, gruby gaz, o takich właśnie statystykach, jakie tutaj widzicie, ale nie uwzględniają one statystyk z przedmiotów, więc dopiero w grze wam pokażę, co tutaj się dzieje. To, co się działo, jak się ta postać przygotowywała i tak dalej, to zapraszam do odcinka numer 0. Więc no, lecimy. Tak jak mówiłem, na poziomie trudnym i zobaczymy, co nam tutaj gra przygotowała. Od jakiej byśmy sobie zaczęli lokacji? To jest dobre pytanie. Może od Malbec? Bagniste tereny Malbec należały niegdyś do starożytnego Imperium Lycean. Przyspiesza regenerację punktów many. To jest całkowicie bez dwóch zdań super sprawa. Więc sobie od tego zaczniemy. Jak się teraz ktoś zastanawia, dlaczego mam dziwne literki zamiast zieci i tak dalej, to no dziękuję, numer 0 wyjaśniałem. Niestety nie wiem, dlaczego tak się stało, że polskich znaków mi nie pokazuje. Chociaż w menu pokazuje elegancko. Nieważne. Zaczniemy sobie od mapy pod tytułem Malbec. Lokacja Malbec. Muszę uważać, gdzie się buduje, gdyż lokacja jest bardzo paknista. Na pewno kowal to jest zdecydowanie. Nawet dwóch bym sobie wziął. Kusznik, piechota. Ktoś mi musi bronić mojego bohatera. A nawet zrobiłbym tak, że bez kusznika, a trzech piechurów. Tak sobie to zaczniemy. I jesteśmy w grze. To jest! Jak sami widzicie, lokacja jest po prostu bagnem. Więc żeby się budować, muszę znaleźć sobie teren, który nie jest bagnisty. Więc będę musiał się przedrzeć przez hordy tutaj szkieletów. No kurczę, tacy są mali ci szkieleci, że nie mogę sobie stargetować przeciwnika. Dobra, ta lokacja jest tutaj przejęta, więc tutaj rozpoczniemy budowę naszej bazy. Przepraszam, troszeczkę przedziałem. Z tego co widzę, będziemy musieli szybko wybudować sobie kuźnię, aby móc stworzyć większą ilość kowalów krasnoludów, gdyż będę chciał zwiększyć przychód naszych zasobów. Zasobów z tego co widzimy na razie jest tu mało, jesteśmy na bagnach, więc wątpię, żeby było ich jakoś bardzo dużo na mapie, więc trzeba w nie zainwestować na początku gry dość sporo. Czyli sobie zaczniemy produkcję kowalów krasnoludów. Jeżeli chodzi o granie krasnoludami, jest dużo zalet, ale też bardzo dużo wad. Masz nowe jednostki. Przede wszystkim dużą zaletą jest to, że krasnoludy są pieruńsko twarde. Są skurczybyki trudne do ubicia. Każda jednostka jest bardzo, bardzo, bardzo wytrzymałą jednostką. Druga sprawa jest taka, że krasnoludy są wolne. Bardzo niską szybkość mają w porównaniu do wielu innych ras, na przykład elfów, demonów, czy nawet ludzi, barbarzyńców, czy istych klas. Są bardzo powoli są, więc to jest duży minus grania krasnoludami. Kolejna rzecz jest taka, że są całkiem przestronni. Mają tylko problem z jednostkami latającymi, mają ich dość mało i nie są one za szybkie. Nie są one za silne, no chyba, że to już ktoś jest na etapie robienia smoków. No ale kurczę, no. Powiem tak, krasnoludy są fajne są. Można bardzo zaspamić przeciwnika, bardzo. Jeżeli ktoś elegancko sobie rozpocznie walkę i pójdzie mocno w ekonomię na początku gry, jak ja teraz na przykład spróbuję zrobić, to będzie w stanie wbić trzeci poziom cytadeli dość szybko. Co spowoduje, że będzie ta osoba w stanie zaraszować sobie dużą grupę berserkerów krasnoludów. A jeżeli chodzi o jednostki piechoty bazy głównej poziomu trzeciego, to trzeba przyznać, że krasnoludcy berserkerzy to jest po prostu elitarna grupa. To są
Masakratorzy. Masakratorzy są niesamowicie potężnymi jednostkami, jeżeli chodzi o poziom trzeci. Także krasnoludy, no, na propsie. Krasnoludy mają jeszcze jedną rzecz, którą ja uwielbiam wręcz. Uwielbiam, kocham i tak dalej, a mianowicie jest to umiejętność obrony. Gdyż, jak nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, jeżeli krasnoludzka jednostka za coś się zabierze, to robi to dwa razy sprawniej. Czyli kusznik, jeden kusznik wie, że jest warty dwóch kuszników. Jeden kowal krasnolud w kopalni jest warty dwóch ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest jakaś bardzo trudna mapa, gdzie przeciwnik jest bardzo agresywnym graczem, no to wtedy można śmiało zagrać sobie przysłowiowego turtla i takiegoż owłosz przeciwnika po prostu wziąć na przetrzymanie. Kolejnym dużym plusem jest late game krasnoludów. Mają bardzo silne jednostki late game'owe. Powiem tak, nie są najlepsze w swoich typach, ale są bardzo uniwersalni. Na przykład krasnolud senior po odpowiednich ulepszeniach jest całkiem sprawną jednostką, całkiem szybko chodzi, bardzo szybko niszczy budynki. W walce nie jest najlepszy, ale od tego są magowie runiczni lub właśnie berserkerzy wcześniej wymienili. Także no, krasnoludy są spoko są. Polecam, bardzo mi się fajnie gra. Tutaj pójdę maksymalnie w trzeci poziom w tej mapie. Pierwsza mapa w kampanii, jak się przechodzi, jest zawsze bardzo, bardzo, bardzo prosta. Więc po prostu kupię teraz dużo jednostek i zniszczę wroga, który się znajduje jeszcze na tej mapie. I tyle. Tutaj mogę sobie pójść już w piechotę, w kuszników. Biegaczy nie będę robił, oni są dobrzy jako zwiadowcy, ale jako jednostek i walczące, no to już niekoniecznie ich lubię. Wybudujemy sobie jeszcze szybko browar i będziemy sobie tworzyć już krasę do berserkerów. Duży plus u krasnoludów jest jeszcze taki, że mają bardzo dużo ulepszeń. Bardzo dużo ulepszeń posiadają. Można właśnie zwiększyć ich morale o 6. Można zakupić umiejętność browaru, że w zamian za 20 zł dla każdej jednostki zwiększa się walka i szybkość bodajże o 4. Mają ulepszenia do kuszników i przede wszystkim mitril. Bardzo drogie late game'owe ulepszenie, które jest, powiem tak, chyba najsilniejszym ulepszeniem jednostek wygrzewa. Bo daje aż 15 punktów obrażeń w walce wręcz i plus 3 do zbroi, co jest ilością niemiłosiernie dużą. Dobra, zbrojownia jest, krasnoludy, berserkerzy już się produkują. Krasnoludy czy krasnoludzi? Kurczę, nie wiem jak to zmienić, pozdrawiam, narwać. Jeszcze krasnoludy mają tak, kilka maszyn, machin oblężniczych mają kilka, więc fajnie. Mają taran, mają balistę i katapultę, jak się nie mylę? Tak, taran, katapulta, balista. Taran jest spoko do niszczenia budynków w większych ilościach. No i katapulty do niszczenia wieży lub jakichś innych defensywnych budynków. Taran, jak chcesz się przebić przez mury albo zniszczyć szybko miasto. No i popatrzmy sobie na statystyki berserkera. On już jest poziomu drugiego, bo mam troszeczkę punktów treningu na luzie. I gram handlarzem, więc charyzma też tutaj pomaga troszeczkę. Walka 12, zdrowie 220. Obrażenia 27. I wysokie statystyki obrony. Ogień mają bardzo niską statystykę obrony na ogień, ale to się nie dziwię, są okuci w żelazo na całym ciele, więc ktoś rzuci czymś ognistym, to się spalą po prostu w środku, prawda? Mamy już tutaj nawet taką sensowną grupkę jednostek, więc sobie się zgrupujemy tutaj. Ta mapa nie ma wroga aktywnego, bo już go pokonałem. Został tylko jeden wróg pasywny, więc no. Tą mapę wziąłem tylko dlatego, że jest dość prosta, a chciałem troszeczkę tak przegadać temat krasnoludy.
co tam mamy ciekawego. No i eleganckie. W sumie to już mogę nawet ustawić, żeby byli awanturnici i się rozeszli po mapie. I wybili wszystkie inne nieumarłe jednostki, które tu się będą znajdować, prawda? Nic ciekawego. A, właśnie, muszę sobie zapisywać jeszcze, jakie mapy przechodzę, żeby potem nie musiał szukać. A to jest budynek, który zaczęli na początku gry budować. Opuszczony już jest. Nie, przepraszam, nie opuszczony, neutralny. Że będą atakować każdego, kto się zbliży. No i gitupa. To jest taka pierwsza mapka, taka, wiecie, tak plus minus, żebym wam wyjaśnił, jak co w miarę działa, bo w następnych mapach, jak już będzie coś poważniejszego, poważniejsza walka, to proszę wszystko bardziej się skupię na aspektach taktycznych i defensywnych, aniżeli na tym, jak działają niektóre jednostki, bo Warld dwójeczka na wysokim poziomie trudności grą wymagają, tam jest. No. Dobry dzień na strzelanie do celu. No i elegancko. Zapiszę sobie tylko, co my tu mamy. Kurde, to mamy. No i tu mam nic nie robię. Bardzo ładnie. Zwyciężyłeś. To. I to będzie tutaj. Warlo. Dwa. Najpierw level sobie dam. Z tego względu, że gra czasem lubi się crashować w tym momencie. I tu mamy tak, cztery statystyki. Statystyka bohatera. Znaczy cztery zakładki. Statystyka bohatera, czyli duży bonus do danej statystyki i kilku pomniejszych. Umiejętności bohatera, czyli plus jeden flatowo do czegoś. Perki, moje ulubione. W dwójce to jest super sprawa, kocham. No i magia, ale jeszcze żadnej nie mam, więc na razie nic. Znajomość runów, plus 5 do znajomości run, magii runicznej, więc tutaj na pewno sobie to kiedyś zakupimy. Plus 1 do pancerza na wszystko nie. Plus 10 do obrażeń, na razie nie. Mistrz handlu, to bym chciał bardzo, ale to jest drogie. Targowanie się też byłoby spoko. Bogactwo, premia, stała premia plus 1 do wszystkich surowców, tak samo jak płynie z posiadania 4 kopalni poziom pierwszego. Bogactwo też jest super, ale na razie nie, na to nie stać, więc ja sobie wezmę po prostu bonus do charyzmy, który zwiększa mi zdolność dowodzenia, ale także zwiększa handel, morale i przejęcie. Więc ja sobie po prostu zwiększę charyzmę o punkt 1. I to będzie działało tak, że tutaj to jest tak, jakbym dał plus 2 do dowodzenia, plus 1 do handlu, morale i plus 1 do przejęcia. Na początku to mało daje, ale jak tutaj się już wypunktujesz trochę i dasz kilka punktów w to naprawdę zaczyna bardzo oddawać. Chyba, że chcesz szybkość, zdrowie, morale, odporność. Nie. Weźmiemy sobie plus 1 do charyzmy, tak. Weźmiemy sobie maga białego. Kilku berserkerów, dlaczego by nie. No i piechura. Jakby ktoś miał jakiekolwiek pytanie, proszę śmiało zadawać. Ja na wszystkie pytania chętnie odpowiem w komentarzach, czy na Twitchu, czy gdzieś. Za sekundkę będziemy kontynuować, bo sobie wpiszę, żebym nie zapomniał. Tworzenie postaci to był jeden. I teraz to. Lycea i smoczy labirynt. Tak? Tak. Smoczy labirynt. Spodziewaj się umiarkowanego oporu. I teraz jest taki myk, że mam tylko 4 punkty i szkoda, bo ja z wielką chęcią bym sobie wziął jednego mistrza runów z tego prostego powodu, że mógłbym sobie przywoływać już żywiołaki kamienia, żywiołaki ziemi, co drastycznie by mi zwiększyło siłę w early game.
powiem tak, jeżeli możesz grać jakiegoś summonera na początku mapy, polecam to robić. Tutaj od razu raszuje poziom drugi Cytadeli, z tego względu, że mapa jest ogromna, więc na pewno sobie pójdziemy na początku gry w ekonomię. Statystyki mojej postaci, 12 walki, to mnie mało interesuje, 11 zdrowia, to nie. Nasze szybkości, jak na krasnoluda, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc no, muszę przyznać, że superancko. 17 dogodzenia, przepraszam, czyli zasięg wpływów mojego bohatera, jak sami tutaj widzicie, ten wirujący okrąg jest całkiem spory. Na tym obszarze wpływ morale i tak dalej mojego bohatera jest wysoki. Więc jednostki, które się znajdują w tym obszarze, dostają całkiem spory bonus do statystyk. Co tam dalej jeszcze mamy? 19 morale, czyli jak silny jest to bonus i do czego? Największy bonus to będzie do walki, bo plus 6 i plus 4 do prędkości. Jak widzicie tą gwiazdkę taką białą, to znaczy, że właśnie jest pod wpływem morale twojego bohatera. Jak się oddali poza zasięg, to spada i mam teraz tylko plus 4 i plus 1. Więc no, więc mój bohater, jeżeli będzie uczestniczył w walkach, no to będzie drastycznie wzmacniał mu jednostki. Więc lepiej, żeby się gdzieś blisko znajdował. Dalej mamy tak. Magia 13, czyli umiejętności magiczne, czyli ilość punktów mana i szansę na pomyślne rzucenie zaklęcia. Nie będę jakimś magiem. Magią będę się delikatnie później supportował, ale to nie będzie jakby główne źródło moich akcji. Znaczy no, nie będę się na magii skupiał za bardzo. Co mamy dalej? Odporność, czyli statystyka odporności na efekty psychiczne i fizyczne, czyli ile jesteś w stanie procentowo obniżyć przychodzących obrażeń, czy jesteś na przykład odporny na strach, na terror i tak dalej, więc całkowicie spoko statystyka, ale dla jednostek raczej walczących. Trening 21, czyli ilość punktów expa dostawanych po grze. Przepraszam, herbatkę na garno piję. Oraz ilość punktów nauki przyznawanych po osiągnięciu poziomu. Ja uwielbiam grać po trening. Takie 31, 32 według mnie to jest absolutny standard dla mojego typu rozgrywki. Uwielbiam, po prostu uwielbiam, jak bohater dość szybko wbija poziomu. Kocham. Następną statystyką mamy statystykę konwersji, czyli jak szybko jestem w stanie przejąć budowlę wroga oraz budowlę neutralne na mapie. No ta statystyka pokazuje mi, że jest to całkiem szybko. Następna i ostatnia zarazem statystyka to statystyka handlu, czyli o ile dane rzeczy są tańsze. Jak ktoś ma mało handlu albo ma handel na tak niskim poziomie, że rzeczy są wręcz droższe, no to średnio oczywiście jeden punkt handlu zmniejsza cenę danych rzeczy procentowo o 2%. Czyli jeden punkt handlu, przyjmijmy, że budynek główny powinien kosztować 100-100, to jak ktoś ma jeden handlu więcej, to będzie 98-98, jak będzie miał dwa punkty więcej, to 96-96 i tak dalej, i tak dalej. W tym, że jeżeli osiągnie jakiś tam pułap, no to już nie będzie 2%, a na przykład 1,5%, 1% i coraz mniej, nie? Bo osiągnąć 50 statystyki czegoś nie byłoby zbyt trudną rzeczą, a wtedy niby czysto teoretycznie powinieneś mieć rzeczy za darmo, a to całkowicie zniszczyłoby balans gry. Więc tutaj to opadanie jest jak najbardziej sensowne, więc wydaje mi się, że takie, nie wiem, z 40 to chyba będzie absolutnie wystarczające. Już nawet teraz ceny o 1/4 mniejsze są bardzo, bardzo spoko. Gdzieś tam miałem zakitranego manuala do Warolda 2 i tam było wszystko dokładnie wyjaśnione, co ile punktów, ile procent daje, ale to kurczę musiałbym poszukać. Jak bardzo ktoś będzie chciał i mi napisze w komentarzu, to czy gdzieś to mu specjalnie poszukam i gdzieś udostępnię na Discordzie, czy w jakiejś innej formie na stronie internetowej albo coś takiego.
tutaj już dochód poziomu trzeciego osiągnąłem, więc przychód moich zasobów jest całkiem wysoki. I teraz tak, no przydałoby się troszeczkę jednostek stworzyć, bez dwóch zdań. Stworzymy sobie kilku krasnoludów berserkerów i spróbujemy się przebić dalej na dalszą część smoczego labiryntu. Jak sami widzicie po minimapce, no mapa jest dość spora, chyba jest największego rozmiaru, więc będzie co robić. No ja przez to, że grałem już te wszystkie mapy w te kampanii i tak dalej tyle lat, to wiem tak plus minus jaka mapa, jakich ma wrogów i w których miejscach one się znajdują, szczególnie mapy statyczne, tak jak ta, więc no, mam lekką przewagę. Na początku tutaj jest mały oddział rasy krasnoludów i tak dalej, ale nie wiem, czy powinienem to zdradzać, więc na razie zamknę mordę. O, i tutaj już patrzcie, jest ładna pogoda w miarę. Morale mojego bohatera elegancko tutaj pomaga moim jednostkom zwiększyć ich statystykę. I z krasnoluda, który bazowo ma dwa chyba prędkości na zerowym poziomie, to przez to, że moja postać jest charyzmatycznym dowódcą i jednostki już się tworzą troszeczkę silniejsze, no to już on powstaje mając szybkość 4, dostaje bonus z mojego morale plus 4, potem bonus kolejny z morale z browaru plus 1 do speeda, jeszcze mu dam piwko i będzie miał elegancko statystykę speeda na poziomie 13, a 13 to już taka jest, no, statystyka, powiem szczerze, dość taka przaśna będzie, no. Tutaj już mam mało miejsca na budowanie się, a i tak mam za mało złota, żeby wybudować się na czwarty poziom głównego budynku, więc po prostu weźmiemy sobie grupkę tych trzech krasnoludów, berserków i spróbujemy się przebić dalej. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Jeżeli tak, to będę bardzo, bardzo usatysfakcjonowany. Zrobię nawet poświęcenko i dam im po browcu. I teraz mają prędkość 13, plus teraz morale się ulepszyło. O, stop! Mamy, porównajcie sobie. Zwykły krasnolud berserker. Walka 10. Walka to jest szansa na poprawne trafienie i także szansa na trafienie krytyczne. Im większa różnica w walce, tym większe szanse na to, że ten z większą walką po prostu zabije wroga poprawnymi ciosami. Bo w Waroldzie jest coś takiego, jak dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, że jest jakby chybienie i wtedy zadajesz tylko jeden punkt obrażeń. Jest słaby cios, że chyba 25% obrażeń. Zwykły cios, że chyba 50%. Mocny cios 75% i chyba trafienie krytyczne za... Znaczy mocny cios za chyba 100% i chyba trafienie krytyczne za 200% czy tam 300%, jakoś tak. No. I proszę ciebie, walka teraz, różnica między zwykłym berserkerem, krasnoludem jest przeciwnika, a ma 10, a mój ma 23. Więc mam prawie 2,5 razy większą statystykę walki, więc taki jeden berserker mój powinien bez problemu wygrać nawet z dwoma lub nawet w lepszych przypadkach trzema krasnoludami wroga. Ta sama jednostka, tylko wiesz, różnica w statystykach, prawda? Dobra. Czy wygrają z bohaterem? Wygrają z bohaterem. Patrzcie, jak zasuwają. 15 speeda. Mają prędkość kawalerii. Takiej nieulepszonej, słabej kawalerii, co prawda, ale jednak. Przejmujemy sobie kolejne zasoby. Trzeba tutaj wysłać więcej krasnoludów kowalów. Jeden niech wybuduje moździerz oraz wieżę. Drugi niech mi tutaj wybuduje, proszę państwa, kuźnię, żebym mógł sobie kolejnych przywołać. A trzeci niech mi tutaj wybuduje kolejną zbrojownię na więcej jednostek. I tak, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 4. Dobra. Możemy sobie teraz pójść w cytadelę 4 stopnia. Weźmy jeszcze więcej tych krasnoludów berserkerów. Strasznie dużo HP stracili, ale pięknie się spisali. Udało mi się trójką berserków pokonać
mały oddział wroga zwierząt, więc jak najbardziej na propsie. Zaraz sobie wybudujemy gimnazjum. Więc elegancko. Ci niech się już tutaj produkują. Tutaj bym chciał dwóch krasnoludów kuszników na jednego piechura. Więc będę mógł mieć taki frontlane'owo-backlane'owy skład. Poczekamy jeszcze chwileczkę na ulepszenia do ataku i obrony oraz poczekamy na 750, żeby móc ulepszyć naszą główną bazę na maksymalny poziom. Krasnolud kusznik, zerowa obrona, ale ma spoko obrażenia. Więc jest git. Zaś mam ok, więc najsik. Jeżeli bym miał jakieś ulepszenie fabularne na zwiększenie zasięgu strzał kuszników, to mogliby oni czysto teoretycznie strzelać do wież z tak wielkiej odległości, że ta wieża nie byłaby w stanie oddać strzału, jeżeli by nie była ulepszona, prawda? Tylko że wiecie, jak ktoś ma obrażenia przebijające, to bardzo słabo bije budynki, więc taki kusznik taką wieżę by bił po, nie wiem, po 1, po 2, a taka wieża ma 350 punktów zdrowia, więc nie odbierzesz nam. Syzyfowa praca, zniszczenie wieży takim sposobem. Tak, panie. Tutaj złota już mamy max. Polecę sobie jeszcze troszeczkę po kopalni rudy. I sobie weźmiemy. A w zasadzie to już nie muszę więcej produkować tych. Tylko dwa gimnazjum bym sobie postawił. I w sumie to już jestem gotów do walki. Tu jedno gimnazjum, drugie. Ulepszenie do. Przyspiesza budowę o 25%, zwiększa wytrzymałość budynku o 25%. To jest bardzo fajne. Zmniejsza połowę koszt naprawy budynków, też bardzo fajne. Tylko że to są już takie bardzo late game'owe ulepszenia, prawda? Już 4 do zasięgu machin obleczniczych to też jest bardzo late game'owe, ale bardzo potężne. Ja tego nie potrzebuję, bo maszyn obleczniczych w tej akurat mapie nie będę budował. Jakbym próbował zniszczyć jakąś cytadelę, zamek jakiegoś wroga, to wtedy tak. Tutaj mógłbym stworzyć tytana, ale on się bardzo długo produkuje, a ja chciałbym szybko tą mapę skończyć, gdyż za niedługo mam transport po te obrazki. Próbować je załatwić, o których wcześniej mówiłem. Więc no. Oczywiście. Powiem tak. Może się uda, się uda. Chciałbym tak, kurczę, sprawdzić, czy prywatnie by mi się udało taką historyjkę fajnie to zrobić. Nieważne. Gramy dalej. I nową rzecz się nauczyłem ciekawą w Haroldzie, mimo że nie grałem w niego dość dawno, że jak się weźmie wieże i tak dalej i mury i się przyciągnie, to można fajny murek sobie wybudować. Że się sam buduje, a nie trzeba klikać pojedynczo. Nie wiedziałem o tym za bardzo wcześniej, ale teraz już wiem. Problem z takimi ciasnymi mapami jest taki, że moje jednostki czasem się będą bugować, żeby się chciały przejść dalej, bo na przykład kusznik zablokuje pancerka, więc lepiej w takich momentach właśnie fizycznie sterować jednostkami. Dobrze, kolejna partia wrogów pękła. Tutaj sobie bym ulepszył Mithril, ale jeszcze brakuje troszeczkę tego, więc poczekamy. I byśmy wzięli jednego krasnoluda seniora, czyli tego w niebieskiej zbroi, do walki. Uwielbiam krasnoludów seniorów z dwóch względów. Pierwsza jest taka, są pieruńsko wytrzymali. A druga sprawa jest taka, że są mistrzami w niszczeniu budynków. W walce nie są tak silni, bo wolno atakują, nie mają jakiejś super wysokiej statystyki walki, bo 18 tylko, taki Minotaur tamten miał ponad 20. Więc różnica jest całkiem spora i ignoruje pancerz, ale ci to są superanscy w niszczeniu budynku, bo są odporni na pociski, szczególnie pociski właśnie typu przebijającego, czyli większość, zdecydowana większość wież w tej grze, więc kurde. I jeszcze dodatkowo dwa razy więcej obrażeń biją w wieży niż normalnie w cokolwiek. Więc właśnie tutaj krasnolud senior jest wyśmienitym pikiem do niszczenia budynków. Tylko problem jest taki, że teraz to wszystko należy do ciebie. Jak to krasnolud jest dość wolny, nie? Ale tu jest ważna rzecz. Różnica między dwójką a trójką.
W dwójce statystyka szybkości odpowiada za szybkość ruchu i szybkość atakowania. Więc jak tutaj dopierdzielę Imbrowca, wpierniczę Mithril i tak dalej, no to kurde ci to będą atakować jakby byli na jakimś mefeklonie jakimś, albo innym mefedronie, albo innym czymś. Także no. Tylko że to jest pieruńsko drogie, prawda? 560 zł, żeby taki mały oddział wzmocnić, to jest naprawdę dużo. Ale wzmocnić. Pająki mnie tutaj zaatakowały. Na szczęście ja tam większego problemu nie widzę. Tak, zapraszam Państwa w dół mapy. Tam, skąd przyszły do nas pająki. Zobaczymy, co tam jeszcze czeka na nas. Mroczny łucznik. No przykro mi, to jest mapa statyczna. Dopiero od następnych map, te mapy będą rzeczywiście takie, że będę się nawalał ostro z wrogami. Dzisiaj taki, wiecie, dawno nie grałem, taki luźny wstęp i chciałem sobie zrobić. Więc no. Mistrzowie runów posiadają jeszcze dwa zaklęcia. Pierwsze, sprzywanie kamiennego żywiołaka, to już mówiłem wcześniej. A drugie, że jak podejdą wystarczająco blisko, to mogą strzelać kamieniami zagłady we wrogów. I powiem tak, nie biją one dużo, ale jak się ładnie nimi zaspami, to można naprawdę poważne szkody wśród oddziałów wroga wyrządzić z tego prostego powodu, że atakują wszystkie cele wokół takiego właśnie wokół tego mistrza. Dobra. Ktoś mi niszczy budowlę, tylko kto? Ktoś mi to niszczy, nie chce, żeby mi pałac zniszczyli, więc spróbujemy go naprawić zaraz. Teraz powinien naprawić. Co ktoś tam, co tam jest? Mroczny rycerz! Tam atakuje mi. No, mam dużo mistrz runów, więc na spokojnie tutaj tą lokację oczyścimy. No i wracamy w ostatnią tą odnogę labiryntu smoka. Powiem tak, troszeczkę jeszcze zwiększyłbym dowództwo, żebym mógł właśnie na takie wielkie odległości przejmować sobie te kopalnie. Nie poddawać się! I to byłoby całkiem superancka sprawa. Raz, dwa, trzy, Berserker! Imię Arachora! Imię Arachora! Chwała potężnemu imperium! Chwała! Potężnemu imperium kazał. O! Damy mu morale! Bo ma gwiazdkę i picie. I patrzcie jak wali. Bang, 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 bang. Został pokonany. No w Waroldzie dwójce typ supportującego bohatera jest naprawdę potężny. Naprawdę potężny. Naprawdę potężny. Ale jest i tak taka jedna rasa z taką jedną bardzo specjalistyczną klasą, która całkowicie potrafi zniszczyć grę. O kurde. Ale kiedyś do tego dojdziemy, ale pokażę. Jaki masz plan? Ale znając moje tempo prac odnośnie Waroldzika i ich kampanii, to zajmie mi to pewnie trochę. Zabij na śmierć. No i dobrze. Ostatnia część wyspy będzie wyczyszczona. Jest elegancko. Oni są tacy łatwi do ubicia z tego względu, że to są, ja tak jak mówiłem, już statyczni przeciwnicy. Takie na początek właśnie wziąłem sobie mapy na rozgrzewkę. No i oni nie mają żadnych lepszych ani levelów jednostek, ani bonusów do statystyk. Nic takiego. Może się wydawać, że przez nich przepłynąłem, ale jak przyjdzie moment, w którym będę musiał walczyć z prawdziwymi wrogami, no to wtedy będzie już kłopocik. Gotowy do walki. Jak się będzie w każdym razie jest zwycięstwo. Dobra, dostałem wiadomość, że za 10 minut transport będzie po mnie. Więc na razie, może jeszcze wieczorem coś tam pogram, zobaczymy, ale na razie się będę zwijał. Mam nadzieję, że dźwięki wszystko elegancko się nagrało, więc
Więc zobaczymy. Będę sobie kontynuował później. Zyskałem jeden poziom. 6 punktów zdolności. Mało. Ja tutaj osobiście przyznam, że pójdę wszystko wydam w trening, żeby jak najwięcej tego treningu mieć. Uwielbiam tą statystykę. Mam nadzieję, że uda mi się coś ciekawego z niej wyciągnąć. Weźmiemy sobie dwóch krasnoludów seniorów. Mistrza runów wezmę jednego tylko. Wezmę tego. Fajwar czy Efsaran? Fajwar, będzie fajnie. Z tego względu, że nieważne czy grasz i ma, wiecie, zerowy level czy ten, i tak przywożysz żywiołaka mającego poziom 0 bodajże. Chyba, że coś zmienili, ale wątpię. Więc z tego sobie weźmiemy. Tych weźmiemy, bo nie możesz elitarnych jednostek brać na początku gry, chyba że masz ich w świcie. No i tyle chyba, no. Dobra, kolejna mapa przyjęta. Najemnicy oferują ci twoje usługi w twojej kolejnej walce. Dwóch rycerzy za 12 koron. Spoko, jasne. I teraz mogę iść na rozbitą wyspę, czyli zamek demonów. I to już będzie walka taka już na pełnej suce. Więc wydaje mi się, że tutaj już się zacznie kampania tak z grubej rury. Ale to będzie taka mapa, coś mi się wydaje, że z godzinna. W każdym razie, na razie ja kończę. I widzimy się potem. Serdeczne bajo.